Ave Cezar to film, który wszedł na ekrany polskich kin 19 lutego. Jego reżyserami są bracia Coen, a w rolach głównych zobaczycie m.in. Josha Brolina, George'a Clooney'a oraz Channinga Tatuma. Introduce yourself. Hey, what's up, man? Y'all cool? Bracia Coen biorą się za podróż do dawnej kinematografii, jeszcze raz obsadzają Clooneya w roli kompletnego idioty i tworzą zgrabną satyrę dwudziestowiecznego Hollywood, gdy świat wielkiego filmu przeżywał swój złoty okres. Czy to w ogóle mogło się nie udać? Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and, yes, entertainment. And we're gonna give it to them. Fabuła jest dosyć prosta. Główny bohater filmu to zaczerpnięty z prawdziwego życia Eddie Mannix, odpowiedzialny za wszystko i wszystkich producent, który za dnia zajmuje się rozwiązywaniem rozmaitych problemów, a po nocach spowiada się księdzu z kolejnych wypalonych wbrew swojej żonie papierosów. Radzenie sobie z romansami swoich gwiazd, ich zdradami i homoseksualnymi wycieczkami to dla Mannixa chleb powszedni. W Ave Cezar producent zmierzy się jednak z czymś, z czym ma do czynienia po raz pierwszy. Z porwaniem swojej największej gwiazdy, Birda Whitlocka. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock. A truth we could see if we had, but... If we had... Choć film ma wiele wspólnego z komedią, to tak jak często to bywa w przypadku braci Coen, nie spodziewajcie się typowego przedstawiciela tego gatunku. Ave Cezar nie atakuje żartem przy każdej nadarzającej się okazji, nie straszy boleśnie wymuszonym humorem, jest raczej komedią, którą po prostu przyjemnie się ogląda, zwracając uwagę głównie na jej klimat i wybuchając śmiechem może od 3 do 4 razy w ciągu całego seansu. Bless me, Father, for I have sinned. How long since your last confession, my son? 27 hours. It's really too often. You're not that bad. Rzeczą, która robi tu największą robotę, są za to luźne nawiązania do rzeczywistości, do aktorów i filmów, które rzeczywiście napędzały złoty wiek Hollywood. Bracia Coen stworzyli kino, przy którym najlepiej bawić się będą fani kina, rozpoznając pojedyncze postacie, sceny, które wydarzyły się naprawdę, smaczki, których z pewnością było w tym filmie mnóstwo i sam nie wyłapałem pewnie nawet połowy. Jeżeli kręci was tematyka dawnego Hollywood, poczujecie się tu jak u siebie. Jeżeli nie, stracicie nieco zabawy, ale zobaczycie z bliska filmowy biznes lat 50., co także ma swój niepowtarzalny urok. Szczególnie, że Coenowie przemycili tu jeszcze komunistów, znakomicie zagrany wątek religijny oraz prawdziwe, autentyczne realia, które rządzą światem fabryki snów. We don't want it in the gossip columns. This is gonna cost the studio a lot of money. And that's where you come in. I need some cash. You must have very strong forearms. Is it hard squeezing it like that? It's part of the job, miss. Bardzo dobrze spisała się także gwiazdorska obsada. O większości aktorów nie trzeba nawet mówić, wystarczy spojrzeć na ich nazwiska, ale pozwólcie, że dodam coś od siebie w sprawie Channinga Tatuma, który nadal zbiera niezbyt zasłużony łomot za rozpoczynanie swojej kariery przez gołą klatę. Gdybym nie bał się tak bardzo łapki w dół, powiedziałbym nawet, że jestem jego fanem, bo i w Foxcatcherze, i w Nienawistnej Ósemce, i w Ave Cezar Tatum gra naprawdę dobrze. Nie są to może jakieś aktorskie wyżyny, ale nie róbmy też z niego kolejnego Adama Sandlera, który nie dość, że jest beznadziejnym aktorem, to jeszcze dobrej klaty w ogóle nie posiada. We'll be searching high and low on the deck and down below. But it's a crying shame. Gorzej w całym filmie wypada tylko podtrzymywanie zaangażowania. Cała historia Ave Cezar wydała mi się trochę zbyt rozlazła, szczególnie przez pierwsze kilkadziesiąt minut, gdy film momentami zaczyna zwyczajnie nudzić. Historia porwania, która jest przecież głównym wątkiem całego filmu, nie odznacza się wśród innych wątków pobocznych i nie wywołuje przez to większych emocji. Rozumiem, że taki był pewnie zamiar twórców, ale cóż, ten zamiar niezbyt się sprawdza. Bracia Coen stworzyli miły i przyjemny do oglądania ukłon w stronę dawnych czasów, ale poza tym niestety niewiele więcej. Mr. Mannix. What's up? The director can't find Baird Whitlock. Somebody slipped it under my door. We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we?
Jako psychofan ich twórczości oczekiwałem od tego filmu więcej, ale również jako psychofan ich twórczości mogę dać Ave Cezar 7 w 10-stopniowej skali, bo choć nie był to najlepszy film duetu odpowiedzialnego za Fargo i Dużego Lebowskiego, to jednak nie należał on także do tych najgorszych. Mały zawód jest, ale czasu spędzonego w kinie z pewnością nie żałuję. Wondering what's going on?